Witajcie, z tej strony Mateusz, redakcja Komputer Świata. Jak w co każdy piątek, mamy dla Was zbiór najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia. Zostańcie z nami. Polskie gadu-gadu zostanie wystawione na sprzedaż. Wszystko to przez przejście firmy GG Network w stan likwidacji. Spółka GG Network przechodzi w stan likwidacji i szuka kupca na serwis komunikacyjny gadu-gadu. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie nowym właścicielem komunikatora, nadal używanego przez ponad 2 miliony osób. Sprzedaż gadu-gadu ma być dopięta, zanim spółka matka zostanie zlikwidowana, tak aby użytkownicy polskiego komunikatora internetowego nadal mogli z niego korzystać. Nie wiemy na razie, kto przejmie serwis. Nie wyklucza się firm Agora, Intel i Rasp. Serwis GG zadebiutował 15 lat temu, zdobywając szaloną popularność w Polsce. Firma GG Network próbowała powtórzyć ten sukces serwisem społecznościowym i udanym skądinąd konkurentem Twittera, Blipem, ale nie udało się. Komunikator GG również zaliczył spadek popularności w dużej mierze na korzyść Facebooka i jego narzędzi. Boeing pokazał metal, który miałby się składać prawie w 100% z powietrza. Materiał ten znajdzie z pewnością zastosowanie w lotnictwie czy przemyśle samochodowym. Boeing właśnie wypuścił wideo, w którym zaprezentowany jest metalowy materiał opisywany jako najlżejszy na świecie. Microlattice to metal o strukturze polimeru przypominający kratownicę. Składa się głównie z maleńkich metalowych rurek oraz powietrza. Jak dodaje Sophia Young, strukturą przypomina ludzką kość, bowiem podobnie jak ona wypełniony jest porowatymi kanalikami. Prace nad tym materiałem zaczęły się już w 2011 roku, jednak dopiero teraz Boeing pokazał konkrety. Potencjalne zastosowanie microlattice i wpływ tego materiału na technologię może być druzgocący. Przede wszystkim samoloty, w których podłoga, luki czy inne elementy konstrukcji wykonane byłyby z microlattice, będą znacznie lżejsze, a tym samym zużyją znacznie mniej paliwa. Dla linii lotniczych każdy kilogram wagi to kolosalna różnica i potencjalne oszczędności na paliwie lotniczym. Microlattice znalazłby też zastosowanie w przemyśle samochodowym czy medycznym. Wynalazek Boeinga może okazać się przełomowy. Google Cardboard to najtańszy sposób na korzystanie z wirtualnej rzeczywistości. Teraz rozwiązanie to jest w pełni dostępne dla nas wszystkich. Google wydał wreszcie międzynarodową aplikację. W polskich odsłonach App Store oraz Google Play pojawiła się właśnie aplikacja Google Cardboard. Jest ona dostępna w języku polskim, a także w 38 innych językach w ponad 100 krajach. Dzięki temu praktycznie każdy może przekonać się o możliwościach wirtualnej rzeczywistości. Kartonowe hełmy współpracujące z aplikacją znajdziemy zarówno na dedykowanej stronie, jak i w popularnych serwisach aukcyjnych. Można je kupić za 20 zł. Możemy je też sami wykonać, do czego niezbędne będą soczewki i karton. Efekty z Google Cardboard są bardzo ciekawe, jak na dość niepozorną konstrukcję. Łazik Curiosity dostarczył nowych danych z powierzchni czerwonej planety, które sugerują, że na Marsie mogły być jeziora, w których istniało życie. Niedawno NASA poinformowała, że na Marsie rzeczywiście znajduje się woda w ciekłej postaci. Tymczasem łazik Curiosity dostarczył nowe dane z powierzchni planety, które mają sugerować znacznie więcej. Na czerwonej planecie mogły znajdować się prawdziwe jeziora z wodą, gdzie prawdopodobnie rozwijały się pewne formy życia. Curiosity niedawno badał skały osadowe na terenie w obszarze krateru Gale'a. Głębokość krateru oraz drobny piasek znajdujący się w jego dolnej części sugerują, że znajdowała się tutaj woda. Jest to kolejny dowód na teorię, że Mars mógł mieć kiedyś odpowiednią atmosferę i ciśnienie, które sprawiały, że woda nie zamarzała. Oczywiście Curiosity nie dostarczył żadnych konkretnych dowodów na życie pozaziemskie. To mogło zostać jednak zakonserwowane. Niemniej obecność wód powierzchniowych sprzyja rozwojowi fauny i flory. Jest więc bardzo możliwe, że obce formy życia niegdyś znajdowały się na Marsie i kto wie, czy nadal ich tam nie ma. Warto dodać, że w zeszłym tygodniu NASA ujawniła swoje wieloletnie plany związane z misją na czerwoną planetę. Ekspansja planety ma przebiegać w 3 etapach, z czego pierwszy został już zapoczątkowany. To już wszystkie informacje na dziś. Po więcej zapraszam oczywiście za tydzień. A Wy w tym czasie komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał, aby nic Was nie ominęło. Do zobaczenia.